Decyzją prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego w dniu 12 stycznia 2021 roku została rozwiązana terenowa organizacja Prawa i Sprawiedliwości obejmująca miasto Wałbrzych w okręgu nr 2. W związku z tą decyzją wszyscy członkowie należący do organizacji terenowej miasta Wałbrzych zostali skreśleni z listy członków Prawa i Sprawiedliwości. PiS w Wałbrzychu na jakiś czas przestał istnieć. Decyzja ta była konsekwencją afery taśmowej, jaka wybuchła po ujawnieniu nagrań trzech członków PiS w Wałbrzychu. Nagrania ukazują skandaliczną próbę zastraszania jednego z rozmówców przez dwóch pozostałych. No stary, no życie ci niemiłe w cudzysłowie, tak? No, chcesz umierać za Jurka Langera, Macieja Badore. Jeden dał ci pracę, a drugi ci może ją odebrać. No też prawda. Ale nie prowokuj tam, gdzie nie potrzeba, bo człowieku zniszczą się. Po co? Do czego się potrzeba? Taśmy ujawnione przez naszą redakcję spowodowały ogólnopolską burzę medialną, której konsekwencją było rozwiązanie wałbrzyskich struktur PiSu. Krzysztof Sobolewski, szef Komitetu Wykonawczego Partii, oświadczył, że nagrani działacze PiSu mają błędne pojęcie polityki i służby państwu. Sobolewski zapowiedział również powstanie specjalnej komisji do zbadania tej skandalicznej sprawy. Po tych taśmach wałbrzyskich Prawo i Sprawiedliwość zareagowało błyskawicznie i panowie, którzy mają błędne pojęcie polityki i służby Polsce, już nie są w Prawie i Sprawiedliwości. Jak do tej pory negatywni bohaterowie afery pozostają na swoich stanowiskach w spółkach Skarbu Państwa i do tej pory nie utracili posad.